Drodzy Państwo, tego dnia gdzieś koło 6 rano obudził mnie telefon. Zaczęło się, Ruskie weszli. Nie uwierzyłem, ale odpaliłem laptopa, sprawdziłem, rzeczywiście zaczęła się wojna, zaczęła się agresja rosyjska przeciwko Ukrainie. Wtedy miałem taką pierwszą myśl, Boże, żeby wytrzymali chociaż parę dni, wytrzymali już 100 dni. To ukraińskie bohaterstwo zdumiało właściwie cały świat, ale ta obrona nie byłaby możliwa bez pomocy tego całego świata. Mam na myśli tą część świata, która miłuje demokrację. I rolę Polski w tej pomocy właśnie trudno jest przecenić, drodzy Państwo. To, że prezydenta Rzeczpospolitej w parlamencie ukraińskim wita się oklaskami na stojąco, to nie jest przypadek, to nie jest kurtuazja. Zresztą to przemówienie prezydenta w Kijowie było naprawdę historyczne, po prostu historyczne. Zresztą ja mam taką nadzieję, że to, co się w tej chwili dzieje, jest początkiem czegoś większego. Ta pomoc humanitarna Polski, opór ze strony Ukrainy przeciwko tej agresji, że to razem zaprocentuje nie tylko w tej części relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami, ale też pomiędzy oboma naszymi państwami, to, że Polska, Ukraina pójdą krok dalej. Ja wierzę, że z tego urodzi się coś nowego związanego z polityką. Taką mam nadzieję. Natomiast jedno w tym wszystkim jest pewne, że dzięki Putinowi, oczywiście w cudzysłowie, Polacy i Ukraińcy rozpoczęli zupełnie nowy etap swoich stosunków, etap przyjaźni i etap wspólnego budowania przyszłości. Drodzy Państwo, ja czytałem ostatnio wyniki takiej ankiety, która troszeczkę mnie zdumiała, troszeczkę może nie. Otóż były to badania dotyczące poglądów mieszkańców 52 krajów. I otóż są dwa narody, które są najbardziej antyrosyjskie spośród tych państw. To Polacy i Ukraińcy. Ale są dwa narody, które darzą największą sympatią Stany Zjednoczone. To Polacy i Ukraińcy. Są wreszcie dwa narody, które są najbardziej prounijne. To Polacy i Ukraińcy. To mnie ucieszyło. To jest bardzo fajne. I mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że jest to zaczątek czegoś nowego. Czegoś dobrego, czegoś, co skończy się dobrze dla naszych obu krajów. Mam nadzieję, że wojna skończy się też dobrze, że Rosja zostanie pokonana. Drodzy Państwo, dlaczego to mówię to wszystko w tym miejscu? Otóż agresor, czyli Rosja, odwołuje się do tradycji, którą uosabia właśnie ten żołnierz. Ofiara, czyli Ukraina, z tą tradycją właśnie ostatecznie kończy.